zadanie 22. Kąt alfa jest kątem ostrym, takim, że sinus alfa jest równy pierwiastek z 10 przez 10. Wyznacz wartości cosinus alfa oraz tangens alfa. Co tu zrobić? Otwieramy sobie tablicę i pamiętaj, że jeżeli masz podanego sinusa, to z jedynki trygonometrycznej możesz obliczyć cosinusa. Odwrotnie też, jak masz podanego cosinusa, to możesz policzyć z jedynki trygonometrycznej sinusa. A jak już masz sinus gotowy i cosinus gotowy, no to potem podstawiasz do tego ułamka i masz też tangens, tak? Po kolei, krok po kroku. Mam sinusa, więc wstawię to do właśnie tej jedynki trygonometrycznej. Jak to będzie wyglądało? Sinus kwadrat alfa, tak jak tutaj, to znaczy weź tą wartość sinusa i podnieś ją do kwadratu, dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1, no i przeliczamy po prostu teraz, tak? To masz pierwiastek z 10 do kwadratu to 10, 10 do kwadratu to 100, reszta zostaje. Można to skrócić, żeby było łatwiej. Pamiętaj, żeby skracać, właśnie upraszczać, to będziesz miał łatwiejsze obliczenia. Tą 1 dziesiątą na drugą stronę, żeby tu mieć tylko cosinusa, masz 1 minus 1 dziesiąta, a więc 9 dziesiątych. No i cosinus kwadrat równa się 9 dziesiątych. Pamiętaj, że alfa jest kątem ostrym. Co to oznacza? Że absolutnie wszystkie funkcje trygonometryczne, jakie ci tutaj wyjdą, będą miały wartość dodatnią. Czyli normalnie byś rozważał, że cosinus alfa równa się pierwiastek z tego lub minus pierwiastek z tego. Natomiast ponieważ alfa jest kątem ostrym, to ten minus w ogóle odpada. Na pewno nie będzie minusa, zostaje nam tylko wersja dodatnia, tak? Ale to tylko dlatego, że tutaj jest napisane, że to jest kąt ostry. Gdybyś nie miał tego zapisku, to musiałbyś rozważyć dwie wersje. O tym pamiętaj. To jest bardzo ważne. No ale tak tego kosinusa nie zostawimy, prawda? Bo tutaj ten pierwiastek z 10 stoi, czyli my sobie tutaj domnożymy to w taki sposób, żeby usunąć niewymierność z mianownika. Czyli mam 3 razy pierwiastek z 10, to będzie 3 pierwiastki z 10. I pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to będzie 10. Czyli kosinus gotowy. Wyznacz wartość kosinus alfa oraz tangens alfa, kosinus gotowy. No i teraz jak masz sinus policzone konkretnie, kosinus policzone konkretnie, to możesz skorzystać z tego wzoru tutaj na tangensa. I tangens to będzie po prostu do licznika wpisz tą wartość, która jest na sinusie i do mianownika wpisz tą wartość, która jest na kosinusie, tak? Teraz to trzeba tylko rozplątać. Pamiętaj, żeby tego tak nie zostawiać, bo to nie jest dobra odpowiedź. Znaczy liczbowo jest, oczywiście wartość jest ta sama, natomiast nie zostawiamy tak tego, tylko przekształcamy do jak najprostszej formy, żeby nikt się nie musiał zastanawiać, ile to jest warte. No to jak to zrobić? Masz ułamek dzielone na ułamek, to możesz to zamienić na mnożenie przez odwrotność, tak? Tu masz ten pierwiastek z 10 przez 10 razy odwrotność tego. No i teraz znowu, zanim zaczniesz mnożyć, zobacz, czy się coś poskraca. Tu widzisz, że się skracają te pierwiastki z 10, to super, bo ten najbardziej problematyczny element już poszedł. I jeszcze się skracają dziesiątki. I w takim razie, no u góry nic nie zostało, w sensie jakby zostały jedynki, tak? Tutaj nawet nie pisałam, ale zostały jedynki, to wiadomo. Czyli generalnie wyszło 1 trzecia. I popatrz, no to już widać, ile to jest warte, tak? To jesteś w stanie powiedzieć na oko, czujesz mniej więcej, ile jest wart ten ułamek. Natomiast tu niespecjalnie, więc pamiętaj, żeby zawsze upraszczać, przekształcać. No i mamy gotowe. Wyznacz wartość kosinusa tyle oraz tangensa tyle. Zrobione.